Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale i dzisiaj będzie 6 paczek z gwarantowanymi informami. Każdą z tych paczek zrobiłem za około 8 tysięcy od ponad miesiąc. Praktycznie całą listę transferową zajętą właśnie 80-kami, trójkami i 80-kami, czwórkami. Każdą 80-kę, trójkę kupowałem za 750-800 końców. Wczoraj sprzedałem praktycznie całą właśnie listę transferową i zrobiłem sobie 6 paczek, więc około, nie wiem, 100 tysięcy profili na tych kartach, co miałem na liście transferowej. Plus mam jeszcze kilkanaście tych 80 trójek w klubie, więc te też sobie jeszcze muszę sprzedać. Co do nowych SBC, dzisiaj jest tylko i wyłącznie ostatnia karta, wymiany fut do zdobycia. Tu jest właśnie ta SBC, trzeba chyba jednego zawodnika z Norwegii i skład o cenie chyba 76 czy jakoś tak, na pewno tego nie będę robił, bo i tak już ja swoją wymianę fut wymieniłem. I ostatni zawodnik właśnie z wymiany fut jest do zdobycia w Squad Battles. Za rangę chyba Gold, Srebro 3 jakoś tak, musicie sobie sprawdzić, jeżeli chcecie zrobić, jeżeli chcecie dostać od niego zawodnika wymiany fut, jeżeli wam jest potrzebny. Tu macie oczywiście Team of the Week aktualny, które karty, które możemy trafić w tych 6 paczkach. Oczywiście gdyby udało się trafić Mbappé, to byłby naprawdę w tym momencie chyba dla mnie cud. A co chciałem trafić, po prostu jakieś karty wysoko ocenione, chociażby na przykład takiego Lopeza czy Sommera. Karty, które by mi się przydały po prostu do jakiegoś SBC w przyszłości o ikonę, czy to Eusebio, czy to o Cruyffa. Dobra, także co? Jak możecie, zostawcie lajka, jak nie subskrybujecie kanału, zasubskrybujcie. Lecimy z pierwszą paczką z gwarantowanym informem, zobaczymy ile będzie walkoutów. W pierwszej paczce jest walkout, zobaczymy co to będzie. Proszę, Francja. Są to Włochy, prawy obrońca Caligiuri, 85, także pierwsza paczka naprawdę nie jest najgorzej. Druga paczka z gwarantowanym informem. Wczoraj w bazie danych pojawiła się karta Casemiro. Prawdopodobnie będzie to karta za SBC z Ligi Hiszpańskiej. Myślę, że dzisiaj będzie właśnie to SBC. Tym razem jest to napastnik z Francji, ale nie ten napastnik, którego szukamy. Więc prawdopodobnie SBC z Ligi Hiszpańskiej pojawi się do końca, w tym tygodniu po prostu myślę, że pojawi się właśnie SBC z Ligi Hiszpańskiej i z Ligi Arabskiej. Lecimy z trzecią paczką z gwarantowanym informem. Niestety tutaj również bez walkoutu. W grze pojawiły się też nowe karty Man of the Match. Pierwsze karty Man of the Match w tym roku jest to Ramos i Promes z tych takich lepszych. I jeszcze jest Jahan Baksh, mam nadzieję, że tak się wymawia jego nazwisko, z Premier League. Dobra, lecimy z czwartą paczką. Niestety znowu bez walkoutu. Wczoraj oglądałem Castro i otwierał tych paczek 30. I trafił chyba, nie wiem, z 8 walkoutów na te 30 paczek, to i tak naprawdę nie jest dużo. Patrząc na tyle, że chyba 9 kart jest, które mają walkout. I co jest najgorsze, tą kartę już mam, także muszę zrobić sobie SBC o wymiennego informa. Dobra, SBC już zrobione, nie wiem, powiem szczerze, jakim cudem tu jest ocena 83 zrobiona. Mam dwóch zawodników 84, 7 czy 8 zawodników 83 i dwóch zawodników 78-75. Nie wiem jakim cudem to wychodzi jej 83, ale dobra, ja zgłaszam skład. Jej mamy kolejną paczkę z gwarantowanym informem, czyli tych paczek będzie 7. Dobra, także tak, paczka chyba z wymiennym informem będzie jako ostatnia. Tak mi się wydaje, bo niestety napisane to nie jest, także otwieramy kolejną paczkę. Jeszcze nie, bo musimy wysłać tego informa do klubu. I otwieramy następną paczkę. Czy będzie kolejny walkout? Niestety nie. Czyli 5 paczek bez walkoutu, jedna paczka tylko i wyłącznie z walkoutem i to była pierwsza paczka. Jest to Arias 82. Jeżeli wy robiliście też paczki z informami, piszcie co trafialiście. Otwieramy przedostatnią paczkę, ostatnią paczkę niewymienną. Niestety znowu bez walkoutu nawet. Szkoda, naprawdę szkoda. Także na 6 paczek z niewymiennymi informami był tylko jeden walkout. Nie tego się spodziewałem, powiem szczerze. Zobaczymy co będzie w ostatniej paczce na dzisiaj z gwarantowanym informem. Czy będzie chociaż walkout? Nie. Jeden walkout na 7. Także jeżeli zastanawialiście czy warto robić te SBC, to zdecydowanie to odradzam. Zdecydowanie. Diego Jota chyba, tak jest? 82. Także co? To by było na tyle. I widzimy się jutro pewnie w kolejnym odcinku. Na razie.